bardzo podziękować Fundacji Eberta, bez której wsparcia ta debata by się nie odbyła, a zwłaszcza pani Joannie Andrychowicz-Skrzebie z Fundacji Eberta. Zaraz dołączy do nas również prezeska Fundacji Global Lab Dominika Gmerek, która również współpracowała przy tej debacie. Chciałabym również bardzo podziękować naszym tłumaczom, pani Monice Korzyckiej i panu Jarosławowi Sobczakowi, dzięki którym ta debata może być oglądana zarówno po polsku, jak i po niemiecku. I zanim przedstawię nasze dzisiejsze panelistki, chciałabym powitać i oddać głos doktorowi Ernstowi Hillebrandowi, dyrektorowi Warszawskiego Biura Fundacji Eberta. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję pani Aleksandru, również bardzo serdecznie pozdrawiam w imieniu Fundacji Eberta i również za współpracę dziękuję Fundacji Global Lab za zorganizowanie tej interesującej konferencji. To jest bardzo ważny temat od początku, kiedy zaczęła się pandemia, właśnie taki temat bardzo nas zajmował. Ja osobiście jestem dość optymistycznie nastawiony. Myślę, że ta skokowo następująca cyfryzacja, digitalizacja, która zmieniła całkowicie naszą rutynę pracy, która musiała spowodować zmiany, jeśli chodzi o czas pracy, obecność w naszych biurach, dała nam trochę szans większą na autonomiczne, bardziej kształtowanie naszego czasu pracy. I ten stary dylemat, który zawsze istniał pomiędzy tym, czy pracujemy, czy zajmujemy się dziećmi, być może będzie mógł być rozwiązywany w przyszłości nieco bardziej elastycznie dzięki tym nowym zmianom i być może można to trochę pozytywnie zinterpretować. Czyli nie tylko będzie to problem, ale może z drugiej strony możemy to postrzegać jako szansę na bardziej elastyczne kształtowanie czasu pracy i wykorzystania różnych miejsc świadczenia tej pracy. I z góry już dziękuję organizatorom i panelistom za to, że znaleźli czas na taką właśnie interesującą dyskusję. Bardzo dziękuję. Teraz chciałabym przedstawić nasze znakomite panelistki. Panią Karolinę Andrian, założycielkę i prezeskę Fundacji Share the Care. Fundacja ta promuje równy podział obowiązków rodzicielskich pomiędzy kobietami i mężczyznami i wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez ojców. Dzień dobry. Chciałabym również powitać dr Zonię Blum z Uniwersytetu w Hagen, doktorkę nauk politycznych, badaczkę specjalizującą się w analizie polityk publicznych, polityce społecznej i rodzinnej. Witamy. I również panią Kamilę Ferenc, prawniczkę i aktywistkę na rzecz praw kobiet, związaną między innymi z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacją Przeciw Kulturze Gwałtu i Kancelarią Prawo do Prawa. Dzień dobry. Wybuch pandemii, lockdown, zamknięcie w domach, te miesiące zdalnej pracy i nauki, które mamy za sobą, głęboko zmieniły nasze życie, niezależnie od płci, ale dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób te wyjątkowe okoliczności uwidoczniły głęboko zakorzenione i istniejące już od lat nierówności na tle płci, w obszarach takich jak rynek pracy, czy podział obowiązków rodzicielskich, opiekuńczych, czy domowych, pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pandemia rzuciła też światło na takie systemowe problemy, również istniejące już od lat, związane z między innymi przeciwdziałaniem przemocy domowej czy dostępem do dobrej jakości świadczeń opieki zdrowotnej i zdrowia reprodukcyjnego. Z naszymi panelistkami zastanowimy się też, czy pandemiczne doświadczenia mogą nas czegoś nauczyć i przynieść jakieś korzystne dla równouprawnienia skutki. Na początek naszej dyskusji poproszę nasze ekspertki o krótkie wprowadzenie. Na początek zapraszam panią Karolinę Andrian. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, witam.
wszystkich serdecznie. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym panelu. Bardzo się cieszę na tą dyskusję. Fundacja Sherdecker jest bardzo taką nową organizacją. Powstaliśmy w połowie zeszłego roku. Naszym celem, tak jak wspomniała pani Aleksandra, jest dokładnie przekonywanie Polaków do dzielenia się urlopami rodzicielskimi, czyli mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich i kobiety do dzielenia się tymi urlopami ze swoimi partnerami. My chcemy to robić w taki sposób, żeby pozytywnie nakłaniać Polaków do dzielenia się, żeby przygotować nasze społeczeństwo na wdrożenie dyrektywy Work-Life Balance, która została przegłosowana w zeszłym roku, która narzuca na wszystkie kraje członkowskie wdrożenie 2-miesięcznego nietransferowalnego urlopu dla mężczyzn. Aby Polacy byli otwarci na tą inicjatywę, chcieli się dzielić i widzieli korzyści, które my dostrzegamy bardzo wyraźnie. Może w kontekście naszej dyskusji powiem dwa słowa, jak wygląda wykorzystanie z urlopów rodzicielskich. Jeśli chodzi generalnie przed pandemią, tak naprawdę z urlopów rodzicielskich korzystało już od kilku lat 1% mężczyzn rocznie. Jeśli chodzi o urlopy ojcowskie, te dwutygodniowe, płatne w 100%, to też mimo powszechnej świadomości, że on jest bardzo szeroko wykorzystany, to prawda jest taka, że około 60% korzysta. Te dane są danymi z ZUS-u, to znaczy ZUS liczy to w ten sposób, że ci mężczyźni, którzy korzystają z zasiłków macierzyńskich, znajdują się w tych statystykach. Jest wielu mężczyzn, którzy nie uzyskują zasiłku macierzyńskiego, gdyż nie mają do tego prawa, nie są na przykład zatrudnieni na umowę o pracę. My jako fundacja na początku tego roku przeprowadziliśmy badania wraz z agencją IQS na potrzeby przewodnika 50/50, to się wszystkim opłaca, który wydaliśmy. I tam pytaliśmy Polaków, jak korzystają z urlopów rodzicielskich, jakie widzą korzyści i bariery. I w tych badaniach wyszło nam troszeczkę, że z urlopów rodzicielskich mężczyźni korzystają na poziomie 13%, czyli jest wielu mężczyzn, którzy nie korzystają, nie mają zasiłków macierzyńskich, ale jednak decydują się na zostanie z domu i opiekę nad dziećmi. Chciałabym tu przytoczyć 4 powody, dlaczego mężczyźni polscy nie korzystają, żeby to było jasne. Pierwszym takim głównym powodem, myślę, że wszyscy zgadną, to jest pomóc finansowy. Sytuacja finansowa nie pozwala na pójście na urlop rodzicielski. Kolejny to jest, że żona nie chciała się ze mną podzielić tym urlopem i to też pokazuje, dlaczego wiele naszych działań fundacji jest skierowanych właśnie do kobiet, że to tak naprawdę nie jest tylko kwestia kierowania tych działań do mężczyzn. I kolejne dwa to są obawiałem się utraty pracy oraz że nie jest to dobrze widziane w moim miejscu pracy. To też pokazuje, jak ważną i istotną rolę odgrywają pracodawcy w tym całym procesie. I teraz w marcu uderzyła pandemia i trochę nam tu wszystko wywróciła do góry nogami. Jest trochę danych odnośnie tego, jak to wyglądało do końca maja. Ja może tutaj przytoczę. Jeśli chodzi o korzystanie z urlopów ojcowskich, to do maja skorzystało w stosunku do zeszłego roku 4000 więcej, czyli to jest około 30% wzrost. Jeśli chodzi o urlop rodzicielski, czyli ten dłuższy, to do maja skorzystało za niecałe 2000 mężczyzn, co jest połową tego, co było w 2019. Ten wzrost taki duży przy urlopach ojcowskich i mniejszy, ale jednak wydaje nam się, że on będzie może nie tak dynamiczny jak wzrost urlopów ojcowskich, wynika z tego, że wraz z przywilejami związanymi z urlopami wiąże się też ochrona miejsca pracy. Wiele firm zwolniło w czasie pandemii, zaczęło wysyłać swoich pracowników na urlopy wychowawcze, znaczy opiekuńcze czy wypoczynkowe i wiele, wydaje nam się, że z tego powodu powstał ten wzrost oraz kwestia ochrony miejsca pracy. Tak naprawdę wielu mężczyzn jest zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, gdzie jest ta niepewność zatrudnienia dużo większa niż na przykład w sektorze publicznym, gdzie też sporo pracuje kobiet. Tak samo jakby argument finansowy, który pojawia się na naszą niekorzyść, w sensie na niekorzyść urlopów rodzicielskich, w sytuacji utraty zagrożenia
utraty pracy i zagrożenia brakiem przychodu z kolei działa na korzyść urlopu rodzicielskiego w tej sytuacji, bo chroni osobę, która więcej zarabia, a w większości rodzin polskich jednak mężczyźni zarabiają więcej od swoich partnerek. I teraz pojawia się tutaj takie jedna kwestia, która dla nas jest bardzo ważna. Po pierwsze lockdown i doświadczenie tego opieki nad dziećmi i to, co idzie z opieką nad dziećmi, że tak powiem w gratisie, czyli wszystkie obowiązki domowe, to doświadczenie dla mężczyzn, myślę, my pozostajemy jednak trochę optymistami. Prawda jest taka, że obowiązki domowe są wykonywane głównie przez kobiety i w czasie lockdownu też one dociążyły kobiety, ale same doświadczenie, obserwowanie tego i wspieranie i przejmowanie tych obowiązków i bycie na urlopach rodzicielskich tych mężczyzn, którzy się zdecydowali, może wpłynąć na to, że będą zrozumieją, co to znaczy, tak? I w ten sposób będą potem lepiej doceniać tą pracę wykonywaną przez kobiety. Kolejna kwestia jeszcze, na koniec tylko dodam, to już zostało wspomniane przez pana, który, przepraszam, nie widzę nazwiska, więc nie jestem w stanie wymienić, pana, który nas tutaj witał, o efektywność pracy zdalnej. Tak, dziękuję. Efektywność pracy zdalnej. Praca zdalna i praca hybrydowa to jest jeden z kluczowych postulatów kobiet powracających do pracy i w kwestii równowagi praca rodzina. Jest to możliwość łączenia, to daje ogromną elastyczność i teraz pytanie jest takie, na ile zostanie ta praca zdalna, którą teraz pracujemy w tym systemie hybrydowym oceniona jako efektywna i na ile z nami ta praca zostanie w jakiejkolwiek formie, czy wrócimy do tego, co było, czy jednak docenimy to, co się dzieje i powiem tak, będziemy umieli skorzystać z tej wolności, którą nam dano, czyli wolności dysponowania naszym czasem, zarządzaniem czasem pracy i efektywnością tej pracy. Więc my tutaj z punktu widzenia fundacji bardzo liczymy, że to będzie taka dźwignia do tego, żeby tymi obowiązkami i tymi urlopami się dzielić, bo zachęci to kobiety do aktywności zawodowej i też mężczyznom będzie łatwiej przejąć część tych obowiązków, wiedząc, że to się da zrobić. Po prostu to jest realne do wykonania bez szkody dla rodziny i bez szkody dla naszego życia zawodowego. To dziękuję bardzo. Tytułem naszej perspektywy. Bardzo dziękuję i teraz proszę o wprowadzenie dr Zonio Blum. Bardzo dziękuję również za zaproszenie dzisiaj na tę bardzo interesującą dyskusję. Przygotowałam malutką prezentację na to spotkanie. Podczas moich badań w ostatnim okresie zajmowałam się reakcjami na pandemię w różnych krajach i w szczególności kwestią, jak różne kraje postępowały w sytuacji zamknięcia wszystkiego rodzaju ośrodków dla dzieci, czyli szkół i przedszkoli przede wszystkim. Mamy w tej chwili taką sytuację od połowy marca, która jest w zasadzie niepowtarzalna. Pierwszy raz w nowoczesnych państwach dobrobytu wystąpiła, gdzie na całym świecie wszystkie tego typu placówki opieki nad dziećmi, szkoły, przedszkola, żłobki zostały pozamykane i również ta sytuacja z tym związana, że odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi, za tę szkołę w domu pod opieką rodziców całkowicie zostało przeniesione na rodzinę, to znaczy na rodziców i mamy tutaj ogromny wzrost obowiązków domowych i rodzinnych, bo to nie tylko zamknięcie placówek dla dzieci, tylko różnego rodzaju sieci wsparcia, różnego rodzaju placówki organizacyjne, które wspierały dzieci, również nie funkcjonowały i dlatego
dla rodziców było jeszcze trudniej, ponadto nie można było skorzystać z opieki i pomocy dziadków, bo nie chciano się z nimi spotykać w okresie pandemii i to spowodowało jeszcze większe trudności. To oznacza, że w tej sytuacji pojawiły się bardzo różne ryzyka, o których już przed chwilą mówiliśmy. Z jednej strony wyłączenie społeczne dzieci, nierówność w dostępie do edukacji. Niektóre dzieci miały więcej wsparcia ze strony rodziców z domu, inne mniej. Niektóre nie miały odpowiedniego wyposażenia technicznego, laptopu, drukarki i tak dalej. Inne nie miały dostępu do takich urządzeń i w związku z tym ich warunki nauki były znacznie gorsze. I jeśli chcemy dyskutować o równouprawnieniu mężczyzn i kobiet, to na pewno możemy powiedzieć, że wyniki badań w tym zakresie są bardzo różne. Obraz jest bardzo skomplikowany, wielopoziomowy, bo rzeczywiście z jednej strony dostrzegamy w tym ogromne ryzyka i zagrożenia, z drugiej strony szanse, które są z tym związane. W każdym razie jest to sytuacja, gdzie byliśmy bardzo silnie pod presją jako matki i ojcowie, żeby łączyć pracę z opieką i pracą domową. Różne kraje na to zareagowały. Troszeczkę też różnie decydowano się w zakresie zamykania szkół i przedszkoli, ponieważ mieliśmy tak różne reakcje w poszczególnych krajach, będące bezpośrednią reakcją na pandemię, patrzyliśmy, jak w wieku do 12 lat wyglądało to wśród dzieci w różnych państwach. Było prawdopodobnie w Polsce też tak, że patrzono, jak reagują inne kraje. Na przykład w Niemczech myśmy patrzyli i dyskutowali na tym, jak reaguje Szwecja i co robi w tym zakresie troszeczkę inaczej niż reszta Europy. I to było bardzo takim gorącym tematem. W mediach dyskutowano bardzo często o tym, że niektóre kraje zamknęły szkoły i przedszkola kompletnie, na przykład Włochy, częściowo Niemcy, a inne nie, właśnie Szwecja nie zamknęła całkowicie, ale faktycznie było to tak, że mieliśmy takie podejście też hybrydowe, mieszane. Z jednej strony zamykano, nie zamykano, również też kwestia, jak długo to zamknięcie miało miejsce, a z drugiej strony było też tak, że były różnice, jeśli chodzi o stopień do ogólnego lub selektywnego dostępu do różnego rodzaju opieki. Bo były takie kraje, gdzie mimo, że były te placówki dla dzieci zamknięte, to niektóre grupy społeczne mogły z tego korzystać i miały do tego dostęp. Tutaj takie warunki stworzono. To były takie drobne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Z jednej strony mieliśmy takie jasne, proste decyzje, tak jak Szwecja, która zdecydowała na początku, że szkoły i przedszkola nie będą zamknięte. Odwrotnie było we Włoszech, gdzie było całkowite zamknięcie od marca i w ogóle nic nie działało. I to aż do całego następnego roku. Dopiero od września w tym roku, czyli nowy rok szkolny, rozpoczęły się ponownie nauka szkolna. W Danii mamy taką sytuację, że mieliśmy taką sytuację, że najpierw w marcu zamknięto, a w kwietniu znowu otwarto. W Norwegii było tak, że na początku mieliśmy całkowite zamknięcie, a potem mieliśmy tylko taką opiekę interwencyjną. Nie wiem, czy to w Polsce tak było, ale w wielu krajach było tak, że była taka interwencyjna opieka, to znaczy były dla takich grup ważnych, dla systemu kluczowych pracowników dostępna opieka, na przykład dla tych, co pracują w handlu czy w opiece zdrowotnej i dla nich było bardzo potrzebne, aby mieli możliwość znaleźć opiekę dla swoich dzieci i dla nich właśnie interwencyjne placówki opiekuńcze były otwarte, ale w tych krajach, które teraz pokazuję, było troszeczkę pooplątane. To są te systemy hybrydowe mieszane. Na przykład w Austrii
było tak. Nazwaliśmy to targeted closure, to znaczy było zamknięcie dla jednych grup pracowników, a dla innych były placówki opiekuńcze otwarte. To znaczy szkoły były zamknięte, ale ci rodzice, którzy właśnie pracowali zawodowo i nie mieli innej formy opieki dla swojej dzieci, mogli te dzieci dalej wysyłać do przedszkola czy szkoły. Tak samo było też w Belgii na przykład. W Niemczech tak nie było. W Niemczech w zasadzie mieliśmy całkowite zamknięcie i potem maj, czerwiec było częściowe otwarcie dla konkretnych grup, na przykład dla tych dzieci, które są w takim ważnym roczniku, bo akurat kończą edukację w danej szkole, czy mają robić maturę i potrzebują tej edukacji niezdalnej. I tam mieliśmy częściowe otwarcie, takie było na przykład w Czechach, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Czyli tutaj nie mieliśmy całkowitego ponownego otwarcia w połowie okresu pandemii, ale jakieś tam częściowe ze zredukowaną liczbą godzin, z zamknięciem placówek dla części dzieci, dla części otwarcia, gdzie próbowano to otworzyć, ale w nowych warunkach obowiązujących w czasie kryzysu. Dzieci były na przykład na zmiany nauczane, to znaczy albo jeden tydzień w szkole, jeden bez, albo godziny były poprzesuwane dla różnych dzieci, żeby nie wszystkie naraz były w szkole. I to oczywiście powodowało ogromne trudności organizacyjne i również dla rodziców, którzy musieli łączyć pracę zawodową z opieką. I teraz jeszcze krótkie spojrzenie na kilka ważnych pytań. Jeżeli wszystkie szkoły i placówki opiekuńcze dla dzieci były zamknięte, słyszałam, że w Polsce sporo więcej osób decydowało się na pójście na urlop, żeby na przykład mieć pewność, że nie utracą miejsca pracy, bo są w okresie ochronnym. Były również takie kraje, gdzie były takie urlopy specjalne, albo nawet wprowadzono dodatkową możliwość urlopu dla rodziców w okresie pandemii. Jakie to przyniosło skutki, jeśli chodzi o nierówność lub równość płci? Wydaje mi się, że teraz to jest bardzo ważny moment, bo zaczyna się jesień, zima i w wielu krajach teraz wydaje się, że decyzje, czy dzieci będą szły do szkoły, czy będą się uczyć z domu i tak samo przedszkola, będą podejmowane nie na poziomie narodowym, tylko lokalnym, w poszczególnych regionach. Czyli będzie to znowu zróżnicowane na poziomie każdego z krajów. Ale co to oznacza? Z jednej strony mamy jakby więcej normalności dla części przynajmniej społeczeństwa, bo szkoły nie będą wszystkie całkowicie zamknięte, tylko różnie w różnych regionach, w zależności od rozwoju pandemii. W jednych regionach tak, w innych nie. Przynajmniej w Niemczech tak to w tej chwili wygląda. I to będzie coraz częściej następowało w poszczególnych miastach. Będą zamykane nawet szkoły, przedszkola, ale nie całkowicie. I do końca jeszcze nie wiemy, jak ta sytuacja dla rodziców pracujących i opiekujących się jednocześnie dziećmi będzie wyglądać, ponieważ nie wiemy, jak sytuacja pandemiczna na jesieni i w zimie będzie się dalej rozwijać. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I teraz poproszę Kamilę Ferenc. Ja też dziękuję bardzo. Słychać mnie? Tak? Dobra. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie debaty o tak ciekawym, ważnym i aktualnym problemie. To, na co ja chciałabym zwrócić uwagę, to na to, że właśnie pandemia nam każe zwrócić uwagę na to, przypomnieć sobie kilka ważnych, podstawowych zasad, jakie powinny rządzić właśnie organizacją życia publicznego, społecznego, czy w ogóle politykami publicznymi. Mianowicie, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie na nowo, tak, być może zredefiniować, jakie są obowiązki władzy publicznej wobec społeczeństwa. I ja te obowiązki widzę szeroko, tak, to znaczy, że one nie mogą być tylko działaniami interwencyjnymi, sprowadzającymi się do
zabezpieczania naszego bezpieczeństwa czy fizycznej integralności, co jest oczywiście bardzo ważne i czasami jest na pierwszym miejscu, no tak jak w przypadku pandemii, tak, niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa, leczenie osób zarażonych czy już chorych, ale oprócz tego państwo powinno być przygotowane na to, żeby mieć takie mechanizmy i takie schematy organizacyjne, żeby nie zapominać o naszych innych prawach, żeby one nie leżały odłogiem, nie były zaniedbane. Oczywiście wszystko należy czynić wedle zasady proporcjonalności i odpowiedniego rozłożenia akcentów, no bo kiedy jest na przykład wojna i lecą bomby, to nikt nie wymaga, żeby nasze prawo do korzystania z dóbr kultury było w pełni zapewnione, żeby władza otworzyła nagle kina i tak dalej. Natomiast czym jest proporcjonalność? Jest to włożenie maksimum wysiłku, aby jak najmniej ucierpiały inne prawa, te poza właśnie tym głównym, jakim jest przede wszystkim jakieś bezpieczeństwo, życie i zdrowie, tak jak teraz w przypadku zagrożenia pandemicznego. Może podam to na przykładzie. W Polsce bardzo takim gorącym tematem, który świetnie prezentuje, jak troska o jeden aspekt zdrowotny przykrywa inny, jest kwestia porodów w ogóle i porodów rodzinnych. To znaczy już teraz ta sytuacja jest dosyć uregulowana dzięki też interwencjom Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji, samych grup oddolnych matek, ale na początku pandemii to wyglądało tak, że po pierwsze kobiety były zmuszone do tego, żeby rodzić w maseczkach lub przyłbicach, co razem z dużym wysiłkiem fizycznym, jaki towarzyszy porodowi, no trudno sobie to wyobrazić. Nawet zlikwidowano porody rodzinne, które miały ważny aspekt emocjonalny, psychologiczny i dużo dawały rodzącym. I coś, co mnie najbardziej zmroziło, to, że po urodzeniu, jeżeli noworodek musiał zostać w szpitalu z powodu jakiejś konieczności obserwacji, dlatego że był wcześniakiem, tak, czy coś mu dolegało, to zostawał w tym szpitalu sam, to znaczy matka nie mogła z nim przebywać na oddziale. To, jak wiele psychologów i psycholożek podkreśliło, miało działanie i ma działanie bardzo negatywne, tak, dla dalszego rozwoju emocjonalnego, dla powstania traum, które potem obciążają dorosłe życie takiego dziecka, dla powstania lęku separacyjnego. To znaczy noworodek, który jest oddzielony od razu od matki i sam leży w inkubatorze bez stałego z nią kontaktu, po prostu no, odczuwa bardzo negatywne skutki psychiczne i emocjonalne. A niestety tak ten system ochrony zdrowotnej został na początku zorganizowany. To znaczy myślano bardzo wąsko o tym, że oczywiście nie możemy pozwolić, żeby ktoś się zaraził. Musimy maksymalnie izolować osoby od siebie. Musimy dbać o bezpieczeństwo. Z tym wszystkim warto się zgodzić, no ale czy musimy to robić w taki sposób, żeby w znacznym stopniu cierpiały jakieś nasze inne prawa i potrzeby. W tym wypadku prawa kobiet, matek i prawa nowonarodzonych dzieci. Innym przykładem, więc to nam pokazuje, że po pierwsze, tak, trzeba myśleć szeroko, trzeba wziąć pod uwagę wiele praw i trzeba jednak włożyć trochę wysiłku, żeby zorganizowanie jakiegoś zarządzania kryzysowego brało pod uwagę tak inne potrzeby i nie skreślało ich na początku, no bo my nie jesteśmy w stanie zawiesić naszego życia i naszych potrzeb i różnych chorób dodatkowych, jakie mamy, i jakiegoś leczenia czy diagnostyki, tylko dlatego, że jest jakiś kryzys związany z pandemią. No ale żeby to się udało, to trzeba, i tu jest kolejna kwestia, którą pandemia nam uświadamia, planować zarządzanie kryzysowe zawczasu, na zaś, ale planować je też z uwzględnieniem szczególnych potrzeb grup defaworyzowanych albo grup o szczególnych potrzebach, tak? Kwestia równouprawnienia, tak? Czy różnicy płci pokazuje na to, że zdrowie, przez to, że zdrowie reprodukcyjne kobiety jest inne, to też inne są potrzeby, inne rzeczy trzeba jej, inne środki i usługi trzeba jej zapewnić. I one nie mogą nagle zniknąć, tak? To pandemia nam pokazała, że one stały się niewidzialne, niewidoczne, niezauważalne, a je właśnie trzeba je zauważyć z wyprzedzeniem. Oczywiście nie jest to tylko problem Polski, bo jak podaje Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny, taka międzynarodowa organizacja zajmująca się zdrowiem reprodukcyjnym, na świecie około 78% klinik świadczących usługi zdrowia reprodukcyjnego zostało zamkniętych i wymaga, jakby narodziła się potrzeba innego sposobu udzielania tych usług. I tutaj jako przykłady radzenia sobie z tą sytuacją można wskazać na przykład
takie państwa jak Irlandia, Anglia czy Francja, które na przykład w kwestii aborcji w pierwszym trymestrze uruchomiły usługi telemedycyny, tak? To znaczy, że nie trzeba już było przychodzić do szpitala, w którym brakowało łóżek i generalnie był duży reżim sanitarny, nikogo tam nie można było wpuścić, ale można było to rozwiązać poprzez telemedycynę jeszcze na tym pierwszym etapie, kiedy ciąża w pierwszym trymestrze jest niewielka i przerwanie tej ciąży też nie jest aż tak trudne. Podobnie przy Szkocji umożliwiono poprzez wydawanie i umożliwienie kupowania pewnych substancji, tak zwane domowe aborcje. No i to są sposoby takiego zorganizowania właśnie, oczywiście z możliwością kontaktu z lekarzem, ale właśnie w sposób zdalny. No to są przykłady radzenia sobie z tymi barierami. W Polsce niestety tak to nie wygląda i też początek pandemii znacznie ograniczył dostęp do antykoncepcji, badań prenatalnych czy przerywania ciąży, właśnie dlatego, że w pierwszej kolejności myślano o tym, żeby jak najmniej osób się zaraziło, no ale w przypadku właśnie zdrowia reprodukcyjnego kobiety czas ma znaczenie i nie można zawiesić na kołku swoich potrzeb i swojego zdrowia, tego, że potrzebujemy stale przyjmować antykoncepcję, nie można robić wyrwy w tym cyklu przyjmowania, że badania prenatalne trzeba zrobić w określonym momencie ciąży, żeby one były miarodajne i że przerwanie ciąży w Polsce też jest możliwe zgodnie z ustawą tylko do pewnego momentu. Jak się ten moment przegapi, bo na przykład żaden szpital nie jest w stanie przyjąć pacjentki na oddział i taki też przypadek miałyśmy w Federacji na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, taka kobieta się do nas zgłosiła. Ona po prostu spełniała przesłankę do zgodnego z prawem przerwania ciąży na NFZ tutaj w Polsce, ale to się nie stało tylko dlatego, że lekarze nie byli w stanie jej, że tak powiem, obsłużyć ze względu na zatory w publicznej służbie zdrowia. Oczywiście do tego dochodzą takie standardowe bariery i niechęć do zabiegów przerywania ciąży w polskim systemie opieki zdrowotnej. No ale kobieta jest po prostu zmuszona do urodzenia dziecka z ciężką wadą, czasami to są wady letalne, tylko z powodu takich deficytów organizacyjnych. Podobnie jest też z kwestią zamknięcia granic i tym, że bardzo wiele kobiet, nie mogąc egzekwować świadczenia zdrowotnego w Polsce, podróżowało do tej pory za granicę, do klinik w krajach, gdzie prawo jest bardziej liberalne i opieka zdrowotna jest lepiej zorganizowana. Ale zamknięcie granic im to po prostu znacznie, jeżeli nie utrudniło, nie uniemożliwiło, to utrudniło. Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazuje, że w krajach o małym i średnim dochodzie szacuje się, że nawet 47 milionów kobiet jest pozbawionych dostępu do antykoncepcji, co może skutkować 7 milionami niechcianych ciąż. I to też jest nie wina tych kobiet, ani ich niechęci do tego, żeby nic nie robić w kwestii koronawirusa, ale tego, że nikt zawczasu nie pomyślał o tym, żeby takie potrzeby uwzględnić. W innej działce, tak, dotyczącej równouprawnienia, czyli chociażby praw ekonomicznych, można zauważyć coś, co wiemy już co najmniej od 2008 roku i tamtego kryzysu, że kryzys po prostu ma płeć i mocniej uderza w osoby i grupy, które już na starcie mają gorszą, słabszą pozycję strukturalną. I to było też widać w Polsce, tak? W większości to kobiety są pracownicami DPS-ów, w których działy się straszne rzeczy w domach pomocy społecznej, gdzie właśnie odsetek osób zarażonych i śmiertelności pacjentów był bardzo duży i braki w ogóle środków zapobiegawczych, takich ochronnych, sanitarnych, był po prostu niedobór i to bardziej odczuły kobiety jako stanowiące w przeważającej mierze personel tych DPS-ów. Co więcej, jak pisze o tym między innymi Elżbieta Koroczuk, kryzys związany z pandemią mocniej uderza w branże i zawody, które są sfeminizowane, tak? Czyli to kobiety ekonomicznie odczują. Ale można też spojrzeć bardziej globalnie. Europejski Instytut Równości Płci szacuje, że to kobiety są w przeważającej mierze wykonawczyniami prekaryjnych zawodów, tak? To jest 26% w porównaniu do 15% mężczyzn. Międzynarodowa Organizacja Pracy też szacuje, że w wyniku pandemii
zostanie straconych 25 milionów miejsc pracy i 35 milionów ludzi otrze się o ryzyko ubóstwa albo po prostu tego ubóstwa doświadczy i też większą część tych osób będą stanowiły kobiety ze względu na to, tak, jaki jest podział obowiązków w domu, jak są prace opiekuńcze, że pracami opiekuńczymi są obciążone głównie kobiety, no i w jakich zawodach pracują, jaka jest też luka płacowa, która je dotyka. Warto też tutaj w tym momencie pamiętać o samodzielnych rodzicach, którzy pozbawieni pomocy i częściej samodzielnymi rodzicami są jednak kobiety, one pozbawione pomocy instytucji, żłobków, przedszkoli, tak, wszystkich tych instytucji opiekuńczych, no zostają jakby z podwójną pracą, czyli z zadbaniem i o kwestie ekonomiczne i pracę, i muszą się z tym borykać, ale też kwestie opiekuńcze i opiekowania się dzieckiem, które nie może do instytucji opiekuńczych się udać. No i może już ostatni taki aspekt, o którym przypomina nam pandemia, to jest to, że aby skutecznie udało nam się tak projektować polityki publiczne, żeby uwzględniały problematykę nierówności płci, czy w ogóle nierówności ekonomicznych, klasowych, to nie tylko trzeba wcześniej to zrobić, ale też trzeba uznać tę problematykę za ważną. Bo dopóki to jest traktowane jako coś wtórnego, coś mniej ważnego, coś nieistotnego, coś, co się zrobi przy okazji, dopóty nie będzie poważnie projektowanych takich polityk, ani one poważnie nie będą realizowane. I tutaj jako przykładem posłużę się problematyką przemocy domowej, przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet, bo statystycznie rzecz biorąc, ofiarami najczęściej są mężczyźni, ale przemocy ze strony innych mężczyzn, natomiast jeżeli chodzi o kobiety, no to to jest ta dysproporcja, że to kobiety są ofiarami mężczyzn i w przeważającej mierze ofiarami przemocy domowej. I pandemia doprowadziła do sytuacji często bardzo skrajnych, że te kobiety, czy dzieci, czy seniorzy, którzy też padają ofiarami przemocy, byli i były zamknięte razem ze swoimi oprawcami w jednym domu 24 godziny na dobę. Co gorsza, nie mogły udać się do żadnej instytucji pomocowej, do na przykład schroniska, ponieważ, i to też jest moje doświadczenie, jakby jednej z moich klientek, te schroniska nie chciały przyjmować ze względu na pandemię nowych osób albo wymagały testów, które trzeba zrobić samodzielnie, trzeba za nie zapłacić. To też wszystko trwa, a wiadomo, że potrzebna jest tutaj szybka interwencja w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, w przypadku aktów przemocy. To znaczy, że ten system pomocowy nie zdał egzaminu, tak? Miejsca, które miały chronić osoby, a pamiętajmy, że na początku pandemii nie obowiązywały jeszcze dzisiejsze przepisy, tak zwana poprawka Ziobry, która pozwala policji natychmiast nakazać sprawcy opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy. Wtedy jeszcze tego przepisu w mocy nie było. No i taka osoba była zmuszona, żeby ze swoim oprawcą pod jednym dachem cały czas przebywać, nie miała dokąd pójść. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał też na to uwagę, również na to, że przy wydawaniu różnych zakazów, nakazów, restrykcji trzeba brać pod uwagę szczególne potrzeby właśnie grup defaworyzowanych, czyli na przykład ofiar przemocy, które nie mogąc się przemieszczać, nie mogą też skutecznie uciekać i chronić swojego życia, tak? Bo są narażone na to, że dostaną mandat, czy będą miały sprawę karną, bo przecież łamią restrykcje sanitarne, tak? Na przykład mandat ze stacji epidemiologicznej. No ale to jest oczywiście też problem nie tylko Polski, bo znowu Parlament Europejski pokazuje, że w krajach Unii Europejskiej o 1/3 wzrosły przypadki przemocy domowej. Wspomniany już Instytut Równości Płci, Europejski Instytut Równości Płci pokazuje, że nawet we Francji, tak, o 32%, czy na Litwie o 20% odnotowano wzrost tych przypadków. Polskie organizacje przemocowe też zauważyły więcej telefonów na niebieską linię na przykład. Czyli jakby ten problem był realny, naprawdę przemoc się nasiliła podczas pandemii, bo sprawcy poczuli się bezkarnie, a instytucje czy system pomocowy niestety nie zadziałał, a przynajmniej na początku nie zadziałał, bo nie był przygotowany, bo nie uznawał tego problemu za ważny, więc nie zadawał sobie trudu, żeby pomyśleć na zaś, jak po pierwsze w czasach normalnych, standardowych, nieepidemicznych temu zapobiegać, tak, i my płacimy teraz cenę za te deficyty też sprzed pandemii, ale moment kryzysu pandemicznego jeszcze bardziej to uwypuklił i nasilił.
To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i jestem otwarta na dalszą debatę. Bardzo dziękuję i chciałam zapytać, czy może któraś z pań chciałaby tak ad vocem na gorąco skomentować którąś z innych wypowiedzi? Nie widzę. To w takim razie ja bym chciała zadać pytanie najpierw dr Blum. Tutaj Kamila Ferenc w dużym stopniu poruszyła tą kwestię, którą ja również chciałam poruszyć, czyli to, jak kryzys gospodarczy związany z pandemią wpływa i będzie wpływał na wzrost bezrobocia i ubóstwa. I dokładnie jak Kamila powiedziała, to ubóstwo zazwyczaj bardziej dotyka kobiet. Mówi się nawet o feminizacji ubóstwa. I to oczywiście się wiąże z luką płacową, między innymi z wycofywaniem się kobiet z rynku pracy ze względu na obowiązki macierzyńskie i opiekuńcze, z niższymi emeryturami, w związku z czym tym ubóstwem są często najbardziej zagrożone kobiety już na emeryturze i matki, które samodzielnie wychowują dzieci i samodzielnie utrzymują gospodarstwo domowe. I to moje pytanie jest takie, jak systemy polityki społecznej mogą wspierać kobiety właśnie w tych trudnych ekonomicznie czasach, w których ubóstwo będzie i wzrastać. I chciałabym też tu również mówię tutaj o ubóstwie osób, które pracują, tak? Bo też mamy to zjawisko osób, które mimo tego, że są zatrudnione, to nie wystarcza im na podstawowe potrzeby. Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Pytanie jest bardzo ważne. Było mniej więcej tak z naszego punktu widzenia, że w pierwszej fazie pandemii był pewien optymizm. To było to motto share the care, że rzeczywiście dzieliły się kobiety z mężczyznami obowiązkami opiekuńczymi. Także obie strony próbowały jakoś te obowiązki skoordynować. Były optymistyczne głosy, ponieważ zarówno kobiety, jak i mężczyźni pracowali w systemie home office. Nie było spotkań, na które trzeba było jechać. Nagle partnerzy, mężowie byli w domu, w związku z tym pojawiła się szansa na nowy podział obowiązków. A poza wszystkim wiele kobiet akurat pracowało w tych sfeminizowanych zawodach istotnych dla funkcjonowania systemu, czyli w opiece, w pielęgniarstwie, w sklepach, na kasach i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy nagle przez pewien czas, w marcu, w kwietniu, że te zawody były właśnie faworyzowane. Ale oprócz retoryki, oprócz różnych wyrazów szacunku, nie było tego przełożenia na podniesienie wynagrodzeń na przykład. To jest jedna z bardzo istotnych kwestii, jeśli chodzi o przyszłość, bo skoro mówimy, że takie ważne dla funkcjonowania systemu są pewne zawody, to może zaczniemy je lepiej opłacać. No i oczywiście ten podział opieki i obowiązków zawodowych już też mamy wyniki różnych badań. Rzeczywiście więcej kobiet jest zwalnianych, częściej tracą pracę, częściej redukowany jest czas pracy kobiet. Same składają wypowiedzenia kobiety częściej oczywiście, dlatego że nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, nie robią tego kobiety, są to efekty, są to skutki, które jeszcze nie są widoczne z pełną mocą,
bardzo często jest po prostu tak, że z powodów kulturowych, ale także finansowych, to właśnie kobiety, to właśnie na przykład matki troszczą się przede wszystkim o dzieci, albo głównie troszczą się o dzieci. A teraz, jeśli powstaje taka niepewność, jak to będzie z tą opieką nad dziećmi przez najbliższe miesiące, to zwykle następuje sytuacja, że wtedy to kobiety nie umawiają się na interwiu, nie pracują w pełnym wymiarze godzin, ze wszystkimi tego zjawiska konsekwencjami, czyli z obniżeniem zarobków, w związku z tym potem emerytur i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Moje kolejne pytanie, czyli pytanie do pani Karoliny Andrian, będzie też związane z tym, o czym była mowa, czyli chciałam przytoczyć trochę statystyk. 90% kobiet i mniej niż 2/3 mężczyzn poświęca opiece nad dziećmi i ich edukacji co najmniej godzinę dziennie. 82% kobiet i tylko 34% mężczyzn wykonuje prace domowe i gotuje. Tylko w 4% domów to mężczyźni częściej sprawują opiekę nad dziećmi, a w ponad 80% domów wyłącznie kobieta odpowiada za prasowanie i pranie. Jeśli chodzi o włączanie się w odrabianie lekcji z dziećmi, to robi to 43% kobiet i tylko 6% mężczyzn. I teraz chciałam zapytać, to jest tak jak mówię, oczywiście pytanie jest do pani Karoliny, ale myślę, że wszystkie prelegenty mogą tutaj mieć pomysły na to, co możemy zrobić, żeby z jednej strony wspierać większą aktywność zawodową kobiet, a z drugiej strony większe zaangażowanie mężczyzn w obowiązki rodzinne i domowe, tak żeby ten podział był bardziej sprawiedliwy. Dobrze. Dziękuję. Co możemy zrobić? Tak, to jest odwieczne pytanie, jakie sobie właśnie w fundacji zadajemy i balansujemy między rozwiązaniami systemowymi, a potem zmianami kulturowymi też, bo mogę podać taki przykład, że bardzo często pary, jak pytamy się pary, dlaczego nie dzielą się urlopami, podają najczęściej jest to temat finansów, tak? To jest pierwszy, nie stać nas, albo nie mam umowy o pracę, mój mąż zarabia tyle razy więcej. Tylko że ta logika odwrócona zupełnie odwrotnie, czyli w parach, gdzie wygląda to inaczej, czyli to kobieta zarabia więcej, niekoniecznie działa wcale. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest taka, że te logiczne, właśnie finansowe argumenty na przykład nie działają przy ojcowskim urlopie, gdzie ma się tylko 2 tygodnie i 100% płatne. Mężczyźni bardzo często mówią, że gdyby mieli 100% płatny urlop rodzicielski, to by na pewno na niego chodzili. Niestety, jak pokazują nam statystyki, skorzystania z urlopu ojcowskiego wcale się tak nie dzieje, czyli jakby ten argument finansowy jest takim argumentem, który łatwo się podaje. Drugim to jest, że tak chcemy, to jest nasza dobra wola i proszę nie ingerować w nasze rodzinne decyzje. To jest drugi taki łatwy argument, który pada, ale który niestety, jak się bliżej zastanowimy, on nie jest do końca logiczny. I teraz tak naprawdę temat jest związany z tym, że kulturowo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego myślenia, tak, że to można sobie inaczej ułożyć. Chciałam się też odnieść właśnie do podziałów obowiązków, to o czym wspomniała pani doktor Blum przed chwilą, odnośnie tego, że te obowiązki spadają na kobiety i ten optymizm początkowy wygasł, tak, że jakby rzeczywiście tak było, że na początku wszyscy się cieszyliśmy, teraz się będziemy dzielić obowiązkami. W momencie, kiedy otworzyła się furtka, czyli zaczął się powrót do biur, nagle się okazało, że bardzo dużo osób, a szczególnie mężczyzn, chętnie wraca, lepiej im się skupić,
w biurze, tak? I bardzo chętnie wracają, kobiety już mniej, bo kobiety czują taki obowiązek związany z opieką nad dziećmi. Wydaje mi się, że tam, gdzie to partnerstwo w tych rodzinach istniało wcześniej, czyli było jakąś wartością i byliśmy w jakiejś drodze do partnerstwa, tak? Bo to partnerstwo to też jest bardzo subiektywne pojęcie. Generalnie, jak się pani zapyta Polaków, to wszyscy mamy partnerskie związki. Wszyscy partnersko podchodzimy do tych rzeczy, a jak się przyjrzymy właśnie opiece i wykonywaniu obowiązków domowych, to te partnerstwo jakoś dziwnie jest zdefiniowane. Albo coś tutaj przekłamujemy w tych swoich stwierdzeniach. W każdym razie w domach, w którym to partnerstwo jakieś istniało, czy było budowane, byliśmy w drodze, to ta pandemia rzeczywiście można by powiedzieć, że dorzuciła taki dodatkowy bodziec do refleksji, tak? Do doświadczenia. No to Daniel Kopelman dostał Nobla, psycholog, za to, że udowodnił między innymi, że jak oceniamy trudność zadania, trudność pracy i doświadczamy jej sami, to oceniamy ją bardziej rzetelnie, niż jak ją tylko oglądamy. Wystarczy posiedzieć w domu, poopiekować się dziećmi, wykonać trochę obowiązków, żeby odczuć, jak to jest trudne, uciążliwe. I mężczyźni, z którymi my robimy w fundacji wywiady, którzy byli na urlopach rodzicielskich, bardzo wyraźnie to podkreślają. Znaczy oni mówią, że podjęliby taką samą decyzję, czyli poszliby na urlopy rodzicielskie, bardzo są zadowoleni z tego, ale też mówią o tym, jak mało się ceni tę pracę. Oni to odczuwają, jak mało się ceni to, że ktoś siedzi w domu, opiekuje się dziećmi, wykonuje obowiązki, zarządza tym, jak mało jest docenienie społeczne i jak no, trudne te obowiązki są, monotonne, wyczerpujące, plus jeszcze, że nikt cię nie pochwali, nie pogłaszcze po głowie, że jesteś dzielny, bo już enty miesiąc wykonujesz to samo de facto. W związku z tym, no, co zrobić, żeby się to zmieniło? Aha, jeszcze przepraszam, dokończę tą myśl, że w rodzinach, w których tego partnerstwa nie było lub nie było tych podstaw, to tam trudno powiedzieć o tym, że nagle się wszystko zmieniło i nagle ten podział obowiązków zaistniał. Raczej wracaliśmy do tego, co znane w momencie, kiedy otworzyła się furtka pod tytułem powrót do pracy, I powiedzmy, wtedy jakby mężczyźni mogli się odwołać do swoich argumentów. Ja zarabiam na rodzinę, ja zarabiam więcej, bardzo się denerwuję, dbam o naszą przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Te rozwiązania systemowe, które nas czekają w Polsce i w innych krajach, myślę, że bardzo pomogą nam, bo no, ja nie chcę tu mówić w kontekście przymusu, bo to bardzo nielubiane jest i bardzo często ludzie zwracają uwagę, że nie chcą, żeby za nich się podejmowało decyzje, ale czasami to pomaga w dostrzeżeniu innych opcji. Jeśli nie będziemy widzieli, że są inne opcje rodziny, że można dzielić się urlopem i zobaczymy w tym korzyści, to wtedy po prostu nie rozważymy tego, dlatego że cała komunikacja, jeśli Państwo spojrzycie na komunikację do rodziców na temat podziału urlopów rodzicielskich, na odpowiedzialności za dzieci, jest skierowana do kobiet. Są przewodniki dla matek, jak zostać rodzicem i tam dalej już mama, mama. Tam jest mało komunikatów skierowanych bezpośrednio do ojców. To samo się tyczy pracodawców. Pracodawcy też myślą o rodzicu w kontekście mamy, a nie w kontekście również taty. Dziękuję. To jest też ten problem tak zwanej niewidzialnej pracy kobiet, prawda? Która tak naprawdę ma bardzo dużą wartość dla gospodarki, nawet jeżeli chcieli to tak po prostu przeliczać na pieniądze, ale jakoś z jakiegoś powodu nie uważamy, że ona ma tą wartość i że to jest jakieś takie naturalne, że kobiety ją po prostu wykonują i gdzieś ona właśnie znika. Mm-hmm. Teraz chciałam zapytać Kamilę, która mówiła o tym, jak lockdown, ta sytuacja izolacji nasiliła przemoc domową i o tym, jak w związku z sytuacją izolacji ta przemoc, tych zgłoszeń było więcej. No i miejmy nadzieję, że już nie będzie kolejnego lockdownu, ale to zjawisko przemocy domowej nie zniknie i chciałam się zapytać,
jak można poprawić sytuację osób doświadczających przemocy. I chodzi mi tu o ustawodawstwo, ale też chyba o egzekwowanie tego prawa, bo to często jest problem. I też jak rozumieć w tym kontekście te zapowiedzi o wypowiedzeniu przez Polskę konwencji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, czyli tej zwanej konwencji stambulskiej. No zapowiedzi wycofania się z konwencji stambulskiej no są po prostu nie dość, że karkołomne, to też bardzo niepokojące, no bo właśnie w tej konwencji jest cały scenariusz przeciwdziałania przemocy. Jak to wszystko zorganizować, żeby nie tylko działać, kiedy ta przemoc już eskalowała i się pojawiła, ale też jak jej zapobiegać. Jak jej zapobiegać poprzez programy pracy z osobami, które nie radzą sobie na przykład z agresją, tak? Już na tym wstępnym etapie spróbować tę sytuację uleczyć, bo to nie jest tak, że od razu każdy chce się rozstać, jak się pojawiają pierwsze problemy. To też często jest kwestia z jakiegoś syndromu sztokholmskiego i tak dalej. Jest bardzo trudno samą pokrzywdzoną namówić, żeby się dla własnego bezpieczeństwa odizolowała od sprawcy, ale to już jest inna kwestia. No ale właśnie w tej konwencji jest bardzo wiele na ten temat, jak w ogóle już tej przemocy zapobiec, tak? Chociażby walcząc ze stereotypami poprzez różne kampanie i tak dalej. Niezbędne, bez względu na to, czy są czasy kryzysu, czy nie, no ale przede wszystkim, kiedy tego kryzysu jeszcze nie ma, niezbędne są szkolenia dla funkcjonariuszy publicznych, nie tylko policjantów, ale też lekarzy, pracowników opieki społecznej, wszystkich tych, którzy tworzą sieć pomocy ofiarom przemocy, żeby po pierwsze, szkoleń nie z tego, jakie są przepisy, bo oni te przepisy znają, ale jak je w sposób efektywny wykonywać, jak uznać po pierwsze ten problem za ważny, po drugie, jak zrobić tak, żeby to nie była kolejna biurokracja albo odsyłanie kogoś, kto jest w potrzebie, tylko realna pomoc tym kobietom, osobom starszym czy dzieciom dotkniętym problemem przemocy. Na pewno też tę sieć pomocową trzeba wzmocnić i sprawić, żeby ona była i sposób z niej korzystania był jasny i klarowny. Tak? Na przykład w jednym ze swoich wystąpień Rzecznik Praw Obywatelskich wnosił do Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej bardzo prostą rzecz, żeby na stronach jakichś ministerialnych czy rządowych pojawiło się zestawienie, już samo zestawienie miejsc i wyraźne wskazanie, czego można tam oczekiwać, czy można tam przenocować, czy tam jest może pomoc psychologiczna bezpłatna, może pomoc prawna, czy można tam dostać pomoc lekarską. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj ofiary przemocy są przede wszystkim obciążone tym, że muszą krążyć po mieście, podróżować, żeby po kolei gdzieś te swoje potrzeby bardzo pilne zaspokoić, tak? Potrzeby dowiedzenia się, jakie prawa mi przysługują, odbycia terapii, która jest niezbędna, żeby w ogóle podjąć jakieś procedury przeciwdziałania przemocy i właśnie odejścia od sprawcy, żeby mieć odpowiednie obdukcje, tak? Żeby też móc z dziećmi bezpiecznie gdzieś przebywać, aczkolwiek też powinien być większy nacisk na środki, które to sprawcę zabierają z domu, a nie każą kobiecie uciekać z dziećmi, które chodzą do szkoły, mają swoje też tak zabawki, tornistry i tak dalej, które też wyprowadzając się z domu, no, odcinają się też czasami od źródła jakiegoś finansowania, tak? I o tym trzeba pamiętać. Te przepisy, które teraz weszły w życie, czyli to, że policja może natychmiast sprawcę, mówiąc w skrócie, wyeksmitować z domu, oczywiście to podlega potem sądowej kontroli, rzecz jasna, no to żeby to się w ogóle zaczęło dziać, to ci policjanci, którzy do tej pory, no zdarzało się, że machali ręką na zgłoszenia przemocowe i nazywali je sprzeczkami małżeńskimi, którzy byli niechętni co do zakładania niebieskich kart, to nie jest powiedziane, że ci policjanci będą teraz skłonni tego sprawcę z domu zabierać i wyrzucać, mówiąc banalnie, tak na bruk, mimo że mają do tego prawo. Ale nawet jeśli się zdecydują to zrobić, to co z finansowaniem, po pierwsze tego mieszkania, tak, w którym zostaje ofiara, najczęściej kobieta z dziećmi i ona musi teraz w 100% za to mieszkanie płacić. Ona musi te dzieci dalej utrzymać, a bardzo często na przykład mąż czy partner zabraniał jej pójść do pracy i ona była uzależniona ekonomicznie od niego.
Więc trzeba wziąć pod uwagę też zespolenie różnych rodzajów przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, która jest często bardzo często jest niezauważalna też przez organy ścigania, ale też przemocy ekonomicznej. I tu państwo powinno wejść w rolę taką ochronną, żeby tworzyć fundusze i odpowiednio je przeznaczyć na przynajmniej takie tymczasowe przetrwanie ofiary przemocy, która często jest odcięta od środków do życia. A musi przecież jakby ciągłość tej egzystencji sobie i dzieciom zapewnić. Więc system pomocy trzeba, ten publiczny, bezpłatny, trzeba wzmocnić. Trzeba sprawić, żeby on był transparentny. No i trzeba myśleć jak wieloaspektowo, tak? Bo jako że przemoc jest takim mechanizmem bardzo złożonym i w sensie negatywnym wyrafinowanym, to i ta pomoc musi taka być. Dziękuję. I teraz mam pytanie z publiczności naszej wirtualnej. Bartosz Rydliński, czy o dobre praktyki z dziedziny szkolnictwa wyższego. Czy znają Panie przykład z Polski lub Niemiec, gdzie wykładowczynie w czasie pandemii miały zmniejszone pensum dydaktyczne? Czy któraś z Pań by chciała tu z panelistek zabrać głos? Doktor Blum, tak? Proszę, doktor Blum. Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Jeszcze najpierw bym skomentowała to, co słyszałam przed chwilą i dopiero w drugiej części przeszłabym do pytania. Mam nadzieję, że to będzie okej. Dobrze. Też chciałam jeszcze dodać coś do tej dyskusji, czyli jak ojcowie i matki dzielą sobie obowiązki zawodowe i opiekuńcze. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w ankietach niemieckich. Wiemy, że rodzice, że pary przed urodzeniem pierwszego dziecka mają takie wyobrażenie równouprawnienia i równego podziału obowiązków. Młode pary podają takie odpowiedzi, ale oczywiście po urodzeniu pierwszego dziecka następuje powrót do takiego tradycyjnego podziału. Otóż taki podział funkcjonuje w krajach skandynawskich ewentualnie. Niemcy poczyniły pewien postęp w tym zakresie, ale tak naprawdę musi być odpowiedni przepis w danym kraju, który gwarantuje ojcom idącym na urlop ojcowski taki procent dotychczasowych dochodów, żeby na ten urlop rzeczywiście poszli. To jest argument najczęściej podnoszony przez ojców, czyli musi to być, nie wiem, 80-90% ostatniego wynagrodzenia i wtedy jeszcze powinno być uregulowane to w taki sposób, że nie można przenieść tego urlopu ojcowskiego na matkę, tylko musi go wziąć ojciec, bo jak nie, to pieniądze nie zostaną wypłacone i pieniądze przepadną. I nawet w państwach nordyckich, w państwach skandynawskich tak naprawdę korzystają z tego urlopu, który przysługuje tylko im. Oczywiście są tutaj nowe niebezpieczeństwa na horyzoncie w związku z pandemią, w związku z tą nową sytuacją. Jeżeli teraz pójdę na urlop rodzicielski, co to znaczy dla mnie, dla moich perspektyw zawodowych? Czy nie będzie się to wiązało z ryzykiem, podniesionym ryzykiem utraty pracy? Na pewno digitalizacja, na pewno możliwość pracy zdalnej wiąże się tutaj z dodatkowymi szansami. Na przykład mężczyznom odpadają podróże służbowe, spotkania, które by odbywały się face to face. Czasami można zastąpić
te spotkania, przy których wymagane było podróżowanie spotkaniem online. Oczywiście nie możemy zapominać o uwarunkowanych genderowo nierównościach. One istnieją we wszystkich zawodach tak naprawdę, ale z drugiej strony są zawody, gdzie nie można zastąpić pracy w istotnym stopniu pracą online albo pracą z domu. Tak, to tyle chciałam dodać do tej pierwszej części. A ta druga kwestia, czy są dobre praktyki, jeśli chodzi o środowiska akademickie. Ja mam takie wrażenie, jeśli spojrzymy na właśnie wykładowców i wykładowczynie, że istnieje sporo krajów, gdzie ta pandemia nastąpiła w różnych momentach, to znaczy w Niemczech na przykład były akurat ferie, były wakacje, które są między poszczególnymi semestrami. Dopiero semestr letni się zaczyna w marcu, przepraszam, 1 kwietnia po przerwie, ale w innych krajach, w Holandii, w Belgii na przykład, trzeba było od razu przestawić się z marszu, bo były normalnie prowadzone zajęcia. Na najbliższe tygodnie, z tego co wiem, od rozpoczęcia roku akademickiego planuje się głównie zajęcia zdalne, natomiast zajęcia z wymaganą fizyczną obecnością stanowią na razie bardzo niewielki procent. Zwłaszcza to przestawianie się w biegu na inną formę jest bardzo trudne w przypadku uczelni, które ja przynajmniej znam i z tego co wiem, nie ma jakichś takich rozpowszechnionych dobrych praktyk, jeśli chodzi o jakieś schematy redukcji pensum na przykład albo podobne rozwiązania. Bardzo dziękuję. I ponieważ nasza debata się już powoli zbliża do końca, to rozmawiałyśmy tutaj sporo o tych negatywnych skutkach pandemii, kryzysu związanego z pandemią. Trochę na pół była mowa również o tym rozwoju pracy zdalnej, pracy hybrydowej i że to akurat może być jakiś pozytywny, przynieść pozytywny efekt dla kobiet, zwłaszcza tych, które próbują godzić pracę z macierzyństwem. Ale chciałam się zapytać, czy są jeszcze jakieś inne, być może pozytywne skutki całej tej sytuacji, tych wyjątkowych okoliczności, w których żyliśmy przez ostatnie miesiące i czy czegoś nas nauczyła ta pandemia i ta izolacja? Czy coś takiego przychodzi Panią do głowy? Proszę, pani Karolina. To może tak, ja przynajmniej jestem z lewej strony, to tak czuję się wywołana do jako pierwsza. Może powiem o takich pozytywnych, znaczy trudno znaleźć tak dużo pozytywnych rzeczy, muszę przyznać, trzeba bardzo głęboko szperać, żeby znaleźć. Widzę pozytywne rzeczy, ale to tak odbierane przez dzieci, które dużo wspominają o posiadaniu rodziców blisko siebie, ci, które mogły tego doświadczyć. I myślę, że też wielu rodziców uświadomiło sobie, jakie są funkcje szkoły. Często my przyzwyczajeni do tego, że czy szkoły, czy przedszkola, że po prostu jest to rodzice, że jest to dane i szkoła ma szereg obowiązków i zadań, to w momencie, kiedy rodzice doświadczyli, co to znaczy mieć dzieci w domu, co znaczy je uczyć, zobaczyli tak naprawdę jak, mam nadzieję, że to się przełoży na większy prestiż zawodu nauczyciela, również może na wzrost pensji w tym zawodzie, dlatego że jest to niezmiernie ważne i też bardzo dużo się mówi o reformie edukacji. Mam ogromne nadzieje, że
że to będzie początek tych zmian w edukacji. Kolejną sprawą, którą jeszcze chciałam na koniec dodać, może jest kwestia też trochę dzieci i rodziców i dzieci z specjalnymi potrzebami, tak? Dzieci niepełnosprawnych czy dzieci, które posiadają dysfunkcje. O tym to nie jest jakby mainstream, prawda? Bardzo dużo się mówi o dzieciach zdrowych, ale to jest też ogromny problem, dlatego że szkoła to nie jest tylko opieka, ale też rehabilitacja, też wyrównywanie szans, wyrównywanie tych dysfunkcji, których rodzic de facto nie jest w stanie sam zapewnić, tak? Bo tam w tych placówkach specjalnych pracują specjaliści, którzy na tym się znają i o ile rodzic może jeszcze uczyć swoje dzieci z, mogę powiedzieć, wątpliwą efektywnością jednak mimo wszystko często, o tyle w przypadku dzieci dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawnych jest to ogromna trudność dla rodziców. W zasadzie jest to niezastąpywalne i myślę, że lockdown boleśnie to uświadomił rodzicom właśnie takich dzieci. Ale to chyba nie było pozytywne, muszę przyznać. Ale może pozytywna sytuacja to jest to, że my doceniamy bardziej jako rodzice tą pracę nauczycieli i pracę specjalistów, którzy pracują z naszymi dziećmi, aby je wspólnie z nami edukować, wychowywać i zapewnić im lepszą przyszłość. Dziękuję. To może teraz po mojej drugiej stronie dr Blum. Oj tak, myślę, że na pewno pozytywnym aspektem jest digitalizacja. Postępujące ucyfrowienie, co będzie miało pozytywne skutki dla możliwości godzenia właśnie życia zawodowego i rodzinnego. Myślę, że kryzys związany z COVID-em nadał tutaj niesamowite impulsy, jeśli chodzi o rozwój digitalizacji. W Niemczech mamy oczywiście intensywną dyskusję, ożywioną dyskusję na ten temat. Mówimy bardzo często, że jesteśmy w Niemczech zacofani cyfrowo, jeśli chodzi o te wszystkie nowe metody. W Niemczech dowiedzieliśmy się, że na przykład w duńskich szkołach 100% szkół ma szerokopasmowy dostęp do internetu, w Niemczech tylko ponad 30%. Wielu nauczycieli nie ma w ogóle swoich profesjonalnych, zawodowych adresów mailowych, używają prywatnych adresów. Kwestia administracji szkolnej i ucyfrowienia tej części administracyjnej w Niemczech wygląda słabo. I teraz w związku z pandemią pojawiła się niesamowita presja, żeby poprawić sytuację. Zdalne nauczanie w Niemczech też bardzo źle funkcjonowało. Oczywiście było sporo zaangażowanych nauczycieli, którzy się rzeczywiście udzielali, angażowali i tak dalej, ale bardzo wielu też nie radziło sobie z tymi nowymi wymogami i na pewno w związku z tą rosnącą presją nastąpią teraz szybciej pozytywne zmiany. No i potwierdzam to, co powiedziały tutaj moje przedmówczynie. Mam nadzieję, że to zresztą znajdzie odzwierciedlenie w konkretnych działaniach. To jest to pytanie, kto jaką rolę odgrywa w społeczeństwie. Widzimy teraz, jaki ważny jest ten wysiłek pedagogiczny i opiekuńczy. Widzimy, jaką rolę odgrywają te sfeminizowane zawody. Widzimy, że wielu mężczyzn może pracować z domu, może pracować zdalnie, ale nie da się zdalnie obsłużyć ludzi, jeśli chodzi o sklepy spożywcze, jeśli chodzi o zawody opiekuńcze, jeśli chodzi o pielęgnację i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że przynajmniej w Niemczech nastąpi też podniesienie poziomu szacunku dla osób, które wykonują te zawody, że te zawody będą znacznie bardziej doceniane. Na razie, tak jak mówiłam,
jest wiele retoryki, mówi się, jakie to są cenne zawody dla funkcjonowania systemu, ale poza tym niewiele się dzieje. Dziękuję. I ostatniowo i ważna rola podsumowania, wypowiedzenia podsumowania do pani Kamila Ferenc. Tak, ja myślę, że z takich pozytywnych skutków pandemii, jakie możemy zauważyć, to już wymienione tutaj docenienie pracy w domu, pracy opiekuńczej nad dziećmi i tak dalej. Jeżeli nagle mężczyźni, którzy tego nie wykonywali dotąd, musieli się z tym skonfrontować, to mogli na własnej skórze poczuć, jak jest to trudne, ile to jest warte. Myślę, że też rozwój, uświadomienie sobie tego, że pewne usługi mogą być udzielane w inny sposób, bardziej efektywny. Myślę tutaj teraz na przykład o telemedycynie. Nagle się okazało, że nie musimy stać długo w kolejkach do lekarza i jeździć na drugi koniec miasta, gdzie właśnie też godzinami trzeba czekać, tylko po to, żeby ktoś nas w jakimś wstępnym etapie, w mniej poważnej sprawie pokierował, tak? I stwierdził, czy to jest przeziębienie, czy coś poważniejszego. Ja na przykład, to jest moje prywatne doświadczenie, że bardzo sprawnie odbyłam taką e-wizytę i nagle się okazało, ile czasu zaoszczędziłam dzięki takim usługom też cyfrowym. Myślę, że też zauważyliśmy i zauważyłyśmy, jak opłaca nam się, jak możliwa jest elastyczność warunków pracy i że wcale nie przekłada się to negatywnie na efektywność tej pracy, tak? To znaczy, że możemy pracować z domu, z dowolnego miejsca na świecie, czy w tym wypadku bardziej lokalnego, jednak w czasach pandemicznych, ale że dużo więcej można osiągnąć w ten sposób, jeżeli jednocześnie można nastawić pralkę, wstawić obiad, odebrać awizo z poczty w godzinach, kiedy ta poczta funkcjonuje, a jednocześnie za chwilę usiąść i skończyć raport i go wysłać. I wcale nie trzeba siedzieć w biurze wtedy, kiedy na przykład wszystkie usługi się odbywają, czy właśnie przychodnie są otwarte, że można to tak łączyć z korzyścią dla wszystkich i bez negatywnych skutków dla pracodawcy na przykład. Też jakiś rodzaj docenienia takiego wolniejszego życia, może pozbawionego trochę konsumpcjonizmu, nam się przysłużył, to znaczy zauważyliśmy, że nie trzeba na wakacje zawsze jeździć w tropiki i lecieć tam samolotem, który powoduje ślad węglowy, tylko nagle luksusem staje się wycieczka do lasu i zwiedzanie jakiejś najbliższej okolicy i jakieś postawienie na lokalność. Też jestem pod dużym wrażeniem tego, jak w czasach pandemii rozwinął się oddolny taki obywatelski aktywizm. To znaczy w tym czasie w Polsce były procedowane, w takim czasie najgorszego lockdownu, były procedowane w polskim Sejmie dwa projekty, straszne projekty ustaw. Jeden był skierowany na zakaz aborcji z powodu wad płodu, co w przypadku aborcji ustawowych stanowi 98% wszystkich aborcji dzisiaj w Polsce. Mówię oczywiście o tych ustawowych z powodu trzech przesłanek oraz zakaz edukacji seksualnej. Takie dwa projekty ustaw ciągle leżą w polskim Sejmie. No i niestety w czasie, kiedy nie można było wyjść z domu, to one przez ten Sejm się przetaczały, a opór społeczny jest bardzo duży wobec nich. I mimo wszystko społeczeństwo znalazło sposoby, żeby zamanifestować swój sprzeciw wobec tego rodzaju legislacji. To jestem pod dużym wrażeniem. Podobnie przykład tych porodów rodzinnych, które zostały, że tak powiem, odbite, wywalczone na nowo u ministra zdrowia i w NFZ-cie dzięki silnej, sprawnej takiej mobilizacji właśnie oddolnych grup matek, tak, grup rodzicielskich, które nie potrzebowały nawet, znaczy korzystały z instytucjonalnego wsparcia istniejących NGO-sów, ale też nie potrzeba im było wiele, żeby jednak te swoje postulaty przekazać i wyartykułować. No i jeszcze to co na bazie tego samego przykładu można wskazać, to taka nauka, że czasem warto sięgnąć po zdrowy rozsądek bardziej niż na rzecz biurokracji, tak, i takiego sztywnego podchodzenia do rzeczy, bo jeżeli na przykład myślimy o względach sanitarnych, no to jednak może zadbajmy o to, żeby wszystkie instytucje opieki typu DPS-y miały środki ochrony, tak, a nie koncentrujmy się na tym, żeby na przykład nie wpuścić partnera rodzącej
do rodzinnego porodu, skoro ryzyko zakażenia jest w ich wypadku niższe, bo oni i tak razem mieszkają, tak? Więc ze względu na to, czy jest tylko ona, czy jest on i ona na sali porodowej, to to ryzyko nie jest aż tak duże, tak jak w porównaniu z innymi miejscami, gdzie nawet nie ma właśnie żeli antybakteryjnych czy maseczek. I może to jest też jakaś szkoła dla nas, żeby we wszystkim znajdować proporcjonalność i zdrowy rozsądek. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszę się, że wspomniałaś o tym oddolnym aktywizmie, bo już nie zdążymy o tym porozmawiać, ale to rzeczywiście, bo to nie tylko w Polsce, tylko i w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych i w innych państwach europejskich pod pretekstem tej trudnej sytuacji w służbie zdrowia dochodziło do blokowania dostępu do świadczeń reprodukcyjnych, a na przykład w Argentynie ten wybuch pandemii powstrzymał przyjęcie historycznej ustawy legalizującej przerwanie ciąży, więc myślę, że to jest jakiś temat, jak dbać o prawa kobiet w sytuacji, kiedy w tej sytuacji trudnej, pandemicznej i kryzysowej pewne rzeczy łatwiej można przemycić gdzieś. I to nam chyba dobrze pokazuje, że generalnie prawa kobiet nigdy nie są dane na zawsze i że trzeba być również w tej sytuacji pandemicznej czujnymi. No ja tylko jako słowo podsumowania mogę powiedzieć, że na początku tej pandemii był taki bardzo głośny artykuł, tłumacząc na polski, jego tytuł to był "Czy koronawirus to będzie katastrofa dla feminizmu?" No i myślę, że możemy mieć tylko nadzieję, że nie i że ten test dla równouprawnienia uda nam się jakoś zdać i wybrnąć z tej sytuacji w taki sposób, żeby równouprawnienie się zwiększyło, a nie zmniejszyło. I więc dziękuję bardzo wszystkim panelistkom, Karolinie Andrian z Fundacji Share the Care, dr Zoni Blum z Uniwersytetu w Hagen i pani Kamili Ferenc z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu i Kancelarii Prawo do Prawa. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas oglądali na kanałach na Facebooku. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Tak, oczywiście Państwu tłumaczom też bardzo dziękujemy za świetne tłumaczenie. To tłumacze też dziękuję za współpracę. Czyli jesteśmy wolni.